Dzień dobry kochani, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mamy trzecią rocznicę z Dawidem. A wybić, trzecia rocznica. Trzecia rocznica, jak się czujesz z tym, że 3 lata wytrzymałeś ze mną, a ja z tobą? Jak ja to zrobiłam? Dla ciebie to nie było tego, nie było za dużego problemu. A dla ciebie? Ogromne. Tak? Tak. Naprawdę? Oszukuję. Anyway, my już właśnie teraz idziemy na śniadanko, a potem zobaczymy, co będziemy robić. W ten piękny, cudowny dzień. Patrzcie, jaki postęp. To tam do środka idzie. To się tak rusza. Nie wiedziałam, jak się to używa w ogóle. Ja sobie wziąłam takie coś na śniadanie. A ty oczywiście słodycze, no. Nieprawda, to jest... Patrzcie, kochani, Dawid jest naprawdę głodny. Ma 3 talerze aż. A ja mam takie coś. I mam... O. Owocka. Jak mi się udało chociaż. Dobre? Idziemy właśnie tam do latarni. I musimy uważać. Bo tutaj są po prostu kamienie. Okropne. Być pierwsza, będę cię łapał. Tak? Okej. Trochę jeszcze mamy drogi do tej latarni. Tylko żebyśmy się nie zabili. Wiesz, że sobie te kamienie musieli dawać, żeby tą drogę zrobić? Nie, one się same skonstruowały. Na boso idziemy sobie na plażę. Tak tutaj ładnie. Ciepła? Taka sama jak w basenie. Zimna? Oj, to lepiej nie. O jacie, ale zimna. Ja stąd idę. Dawid, przeziębisz się. Misiula, buziula! Misiula, buziula! Szczepią nogi. Negatywne. Tak, w ogóle, kochani, przyszły nam rezultaty z PCR testu i wyszły negatywne obydwu. Oj, musiałem sobie załatwić, bo Patrycja podała e-mail cholernie długi. I się porąbały pewnie litery i jej tak. Test nie wszedł i prawie płakała. Tak, bo ja mówię, czemu tobie przyszedł, a mi nie? I mówię, ja nie chcę tutaj zostawiać psa
sama w ogóle. Oczywiście Dawid by mnie nie zostawił tutaj samą, ale... To na mnie narzekała. Ale to było tylko przez to, że wpisali źle e-mail i mamy negatywne obydwa. Obydwoje mamy negatywny, więc jest spoko. Wszystko jest okej. Okay. Teraz możemy się wybawić ile chcemy, bo i tak lecimy i tak. Co nie, Dawid? Tak! Buzio! Powiem ci tak, to by było zarobiście. To by się fajnie kąpało, ale to już... Ale zimno, bo... W lipcu, sierpniu, wtedy jak jest... Gorąco, 30 parę no. stopni i wtedy ten może... Jest cieplejsze, to by było zarobiście. Bo tak, tak. Tam praktycznie kamieni nie ma. Pójdę, pójdę szybko zobaczyć. Dawid! Jesteś niepoważny. Wychodź tam! Jesteśmy właśnie tutaj przy plaży i jesteśmy przy takim barze i będziemy sobie pili Blue Lagoon, prawda? Będziemy robić sobie zdrówko za naszą trzecią rocznicę, Dawid. Wow, zrobię ci zdjęcie, poczekaj. Uśmiech. Jesteśmy teraz tutaj w takiej kawiarence i będziemy mieć wafla. Patrzcie, jakie dostaliśmy. Wow, jak ładnie wygląda. Ja, ale ja nie chciałem. Będziesz jadł! Musisz mi pomóc teraz z tym. Ale fajnie. Idziemy teraz, kochani, do... na dwór tam. I się poopalamy trochę. Ja już jestem gotowa. Dawid też. I będziemy się opalać i pójdziemy na jacuzzi znowu. Kolejny raz. Zimna? Słuchaj, no jak potem już sobie wejdziesz, głębiej to nie będzie. Patrzcie, co Dawid mi zrobił. Nie, to nie było tak. To ty, ja to ty. Ty jesteś po prostu, wiesz, jak ta ryba, ta taka glonojad. Jesteś glonojadem. Nie, bo ja żebym ja po prostu zrobił tak. Tak? I to samo jedno, czyli to było nawet sekundę nie minęło i ja potem się patrzę, ty Patryca, ktoś mi malinę zrobił. Normalnie przywalę. Glonojadem jesteś. Samo się zglonowałem. Idziemy właśnie z powrotem do jacuzzi. A więc pan na was nie wypowiedział. Tak. Patrzcie. Jesteśmy tutaj w siłowni takiej hotelarskiej. I Dawid tutaj się siłuje. Na ile dajesz? 50 teraz. Dobra, go. Na ile? 50? No, na 3. Go. Okej, 2 i 3. O, jest! Mamy to! Good job, David! 60 na 3. Ja lubię twój start. Ty takie... Go. Go, Dawid. Go, Dawid. Będę ci kibicować. 1. Oj, 2. Nie dasz rady, 3. Go, 3. O nie, dobra. Ale i tak dobrze zrobiłeś, wiesz? Good job. Teraz mokre mają siedzenie. Say what you wanna say to me now.
Patrzcie, jak pięknie nas poserwowali pizzą. Dobra. Dobra? Ale nie wiemy, czy zeżremy to wszystko, co żeśmy zamówili. No, bo dużo żeśmy zamówili. Zobaczymy, czy dobra. I się ciągnie. O, kurde. No kurde. Weź to, baby, dobra. I o. Dobra, bardzo dobra. Śpięca chyba. No. Patrzcie, kochani. Takie mamy jedzonko. Ja nie wiem, czy on przyniósł tam parmezan, nie? Robię, czy ja mogę parmezan do swojego dać? Tak, dawaj. Do każdego jest chyba.